dzień dobry. Tak, Janusz jeszcze zaspany, taki niewyględny. Trochę dłużej pospałem niż zazwyczaj i jest już dość późna godzina, więc pierwsze co, żeby po prostu przyjąć, wiadomo, leki, najpierw śniadanie. Dzisiaj bez malin, wczoraj sobie rozmroziłem truskawki. Tak sobie zmieniam, żeby była różnorodność. Płatek jest więcej, ale są przykryte przez borówki i baza dzisiaj jogurt z jagodami. Z jagodami? Tak, z jagodami. Miałem schowany jeszcze w lodówce, ale data już się zbliżała, więc mówię, dobrze, czas najwyższy. Także w towarzystwie pięknej szopki będzie śniadanie. Także ja zajadam i widzimy się za chwilę. No hello, tak twarzowo. Co mogę powiedzieć? Miałem się odezwać z domu, ale tak naprawdę się tylko ogarnąłem i mówię szybko, lecę, bo byłem jeszcze po kawki. Jedna jest dla mnie, jedna jest dla kuzynki, bo jadę po kuzynkę po drodze. Bo dzisiaj jedziemy z tymi paczkami dla tych moich ziomków, co mają aktualnie trudniejszy okres w życiu. Więc paczki są w tym, w piekarniku chciałem powiedzieć, w bagażniku są. Kurczę, w bagażniku są, więc idziemy tu zawieźć. No, ale mówię, dobrze, też się najpierw pojadę po kawę. Zobaczcie, jakie mają ładne kubki świąteczne. Widać tam ładnie? Widać, nie? Fajna, fajna szata, więc... No i w ogóle kawa z Orlenu, latte. Ja co prawda mleko to rzadko, no wiecie, doskonale, nie? A i włosy mi się jakoś dziwnie dzisiaj ułożyły. Ale to nic. O, no po prostu kawa z Orlenu. No co ja wam mogę powiedzieć? No, tylko oczywiście... Ja to nieraz powtarzałem, ale powtórzę jeszcze raz z racji, że no przybywa trochę subskrybentów i subskrybentek, że z tych ekspresów, co mają taki panel dotykowy, nie? No to tam jak najbardziej okej. Okay. Włączę sobie tutaj jeszcze na trasę. Ja lubię mieć powłączane. No, także i z tych ekspresów kawa jest po prostu najlepsza. Także cóż mogę powiedzieć? Zaraz powoli startuję. Muzyka oczywiście świąteczna, RMF Classic, żeby nie było. No, klimat świąteczny, mimo tego, że pogoda do jednego wielkiego D. Mam 5 stopni na plusie. No, bynajmniej samochód mi pokazuje 5, a aplikacja 6. Przepraszam za jakieś SMS-y. No, także dobra, dziubaski, no tak to wygląda. Ja powoli startuję, już tam kuzynka wymalowana czeka, bo dzwoniłem to, no jeszcze 10 minut, jeszcze 10 minut, bo tu malunki idą. No ja mówię, dobra. To ja tak na spokojnie zdążę po kawę zajechać, więc to w drogę. No hello, w końcu po powrocie do domu. Powiem tak, już bardzo dużo czasu nie zostało do obiadu. Jak wyszedłem rano, tak się trochę zeszło. Ale to nic, ale to nic. Paczka doręczona, także jestem zadowolony. Oczywiście dostałem opierdziel, ale to było wiadome, także to były, że tak powiem, konsekwencje. Konsekwencje doręczenia paczki. Ale mam nadzieję, że chociaż odrobinę to w jakiś stopniu ułatwi tam funkcjonowanie tej rodziny, na tym mi właśnie zależało. Także jest ze mną kawczan, dzisiaj dopiero drugi. No i mówię oczywiście przez, nie wiem, niesprawne zatoki, że tak powiem, już w ten sposób. Mimo tego, że no widzicie, tyle czasu się leczę i tak jakoś to ciężko idzie.
No i mam świecący nos. Mam świecący nos z racji smarowania maścią. No bo wiecie, przez awarię powstają otarcia. No i trzeba się ratować, więc ratuję się tą zieloną maścią Allantan Dermolane z witaminą F chyba. Jest świetna, dosłownie łagodzi w sekundę podrażnienia. No i jest bardzo delikatna, od podrażnienia chwila moment znikają, więc nie ma co. Także cóż mogę powiedzieć, mam tutaj małe zakupy, mam też rzeczy od tej koleżanki, o której byłem z paczką, ale tu najpierw pokażę zakupy, bo są z wierzchu, żeby tam nie wyciągać, najpierw, no wiecie o co chodzi, najpierw zakupy, które są z wierzchu, potem paczuszka. Także byliśmy właśnie zabić paczuszkę, potem byliśmy na Mejni obowiązkowo, bo to wstyd było się pokazać gdziekolwiek, potem w Rossmanie. W Rossmanie tam żadnych wielkich zakupów, co prawda jakieś tutaj promocje tylko wyłapałem, więc coś wziąłem z promki, żeby już było na zapas, bo i tak się przyda. Potem odwiozłem kuzynkę i wróciłem do domu. Pogoda spierniczyła się, ratuje się światłem, no bo chmury naszły tak, jakby co najmniej miało deszcz padać. Rano było fajnie, słoneczko, zresztą widzieliście na samym początku, a teraz po prostu się zrobiło brzydko. No a z racji, że mamy już okres bardzo blisko przedświąteczny, no to natężenie ruchu wszędzie jest po prostu niemiłosierne. No to też tutaj stałem, tam stałem, no i tak się zeszło, nie? Wiadomo, niektórzy już są na urlopach, więc normalna sprawa. No co zrobisz? Także tak to. No to co, to zaczynamy. Był mój lakier Taft na super promce. Jak ja zobaczyłem, mówię, na pewno taka cena? Aż tak nisko? Biorę. Sprawdziłem i cena się zgadzała, więc dlatego wziąłem. Mojego lakieru i tak już za dużo nie ma, więc no mówię, lakier u mnie jest cały czas użytkowany, zresztą widać, musi być. Zostałem przy kasie. Co to jest? Chyba piernik. Serduszko piernikowe w czekoladzie. To będzie dzisiaj deser do kawy. Jeden słodycz w ciągu dnia, więc dzisiaj będziemy mieli takiego pierniczka. No mam nadzieję, że będzie smaczny. Ale urwał, ale urwał. No, także mamy pierniczka. I wziąłem sobie, było na promocji. Nigdy nie miałem. I powiem tak, już od jakiegoś czasu korciło mnie sprawdzić. Janda. Wziąłem krem na dobranoc. Tak, głównie na noc, no bo wiecie, ja tam na dzień to mam swoją taką lekką pielęgnację, żeby tam się potem w ciągu dnia za mocno nie świecić. Żeby ten SPF i tak już daje swoją poświatę, to wystarczy. Natomiast na noc, no i był w fajnej cenie, więc dlatego wziąłem, a mówię, a zawsze chciałem spróbować. A z racji, że był na promocji, no to weź i nie weź, no. I tak potrzebowałem jakiegoś kremu na wieczór, na noc i tak dalej. Więc mówię, dobra, bierzemy. Jest jeszcze inny krem, który chciałem spróbować, ale 50 zł. Więc mówię, dobra, na razie nie będziemy wariować. Weźmiemy coś z promki. Więc mam jandę. O, ładny słoiczek. Trochę przypominający L'Oreala, nie? No, także kocham, jak tu klapka jest. No, ładnie pachnie. Tak delikatnie. Dobra, ale zostawiamy z klapką, bo na klapce jest krem, to go sobie potem wyczyścimy. No i dobra, zobaczymy. No. Wiecie, to jest też regeneracja tutaj w jakimś stopniu, a mi o to chodziło, no bo... No oczywiście, no niby zmiesza zmarszczki, coś tam, ale wiemy, jak to działa. Natomiast z racji, że dużo retinolu idzie, jeszcze używam kwas w międzyczasie, to regeneracja jest potrzebna. No i dobra, i mam torebeczkę od koleżanki właśnie przywiezioną. Tutaj jakieś dała mi słoik i czegoś, teraz sprawdzimy. A, bo tutaj jest w ogóle jedzonko domowe zrobione, takie wiecie, to będzie pyszne. Zupka ogórkowa. No wiecie, no taka zupka, ojejku, ale będzie się pyszny obiad. A tu co jeszcze? A, też zupka ogórkowa, dwa słoiki dostałem. O kurczę, czy ja to przejem? Czy to już jest inna zupa? Nie, to jest kapuśniak.
Dobra, tu jest ogórkowa, tu jest kapuśniak. Faktycznie mi coś mówiła, że będą dwa rodzaje. Okej, dobra, no to mam kapuśniaczek i ogórkowa, ale mam dzisiaj dylemat, co zjeść. W sumie zupę to może jeść cały dzień, to mogę i potem zjeść. Chyba na obiad najpierw bym zjadł kapuśniaczek, bo ja uwielbiam. Znaczy, o, myślę, jak zupa ogórkowa, czy to jest kwaskowata, to też będę zadowolony. Dostałem pomarańcze. O, to pierwsza w tym roku, bo jeszcze nie kupowałem, nie jadłem. No jakoś tak wyszło. Jabłuszka, o, bardzo dobrze, jabłuszko to jest zawsze dobra przekąska zamiast słodycza, więc trzeba korzystać. I gruszki. O, proszę bardzo, gruszeczki. Także widzicie, no Janusz ma owoców, a owoców to się można raczyć teraz z pysznościami. No, także tak to wygląda, moi drodzy. Mamy to zrobione parafianie. Kawę dopijam, no do obiadku jeszcze troszeczkę, więc na razie zupki nie będziemy zajadać. Zjemy potem, a teraz pójdę trochę pogadać w chałupie, no bo wiecie, rano wstałem, zjadłem, ogarnąłem się, poszedłem. O, tyle mnie było w domu. Więc teraz trzeba trochę porobić w chałupce, żeby potem mieć spokój, nie? No, wczoraj jeszcze wam powiem, że na wieczór obejrzałem sobie listy do M, zwykłą, tą pierwszą wersję. Uśmiałem się niesamowicie. Może drugą dzisiaj obejrzę, zobaczę. No, będę chciał sobie wszystkie jeszcze powtórzyć, bo mam czas na to. Natomiast, no, piątka już nie urywała, jak to się mówi, czterech liter. Jednak tamte poprzednie wersje to było to. Było czym się radować. Było po prostu wesoło. No. Także Janusz zadziera kece i leci ogarniać haciendę. Tak, film już naładowany. Zgadza się. No niestety w tym wypadku muszę też przez laptopa do telewizora, bo na Netflixie nie ma. Co mogę powiedzieć? Kapuśniak. Tak, talerz dookoła taki, bo niosło mi się wszystko majdało, za dużo nalałem. Także u mnie obiad. Także cóż mogę powiedzieć? Idę zajadać, odpalam film i dzwoni telefon. Zupka zjedzona, teraz czas na pierożki z mięsami. Z mięsem. Na pierożki z mięsem, tak. Czyli przerwa w oglądaniu. Także idę dalej zajadać, idę dalej jeść, oglądać, relaksować się i do potem. Przybywam po kawę. Czyli tak, trzeba włączyć ekspres, niech się chłopak nagrzeje. Wody trzeba dolać? Nie. Wybierzmy coś. Może jakiś kubek będzie wygodniej, co? A weźmiemy sobie kubek, czemu nie? Także kubek do kawczana będzie i będziemy jeść dzisiaj na deser ten piernik z Rossmana. Zobaczymy, co tutaj dobrego sadzili. Także tak to. No i muszę wstawić zmywanie. Więc taletka gotowa. Ostatnio oglądałem program. Jak on się zwał? Taka przyjemna pani go prowadzi. O AGD. Kurczę, no nie przypomnę sobie, jak on się tam zwie ten program. Najmniejsza większość akurat było o zmywarkach. I wiecie co? Ta pani tam klarownie przekazała informację, że zmywanie w programie Eko to jest prawdziwa oszczędność. Ja na przykład zawsze włączam, wiecie, na 70 stopni ten długi, no i to się tam pierze i pierze, nie? Natomiast ta pani właśnie wytłumaczyła w tym programie, że ten Eko program raz, że ciągnie mniej energii, a dwa, trwa dłużej, ale tylko dlatego, że ona nagrzewa wodę, odcina grzanie, bo utrzymuje tylko, jakby temperatura spadnie, dogrzewa tylko, nie pracuje cały czas ta grzałka, a że silniki śmigieł są energooszczędne i coś tam, no wiecie. No i wyszło na to, właśnie według tego programu, że jest dużo taniej, więc powiem tak, ja teraz trochę potestuję. A czemu by nie? Moment, muszę zobaczyć, czy wszystko, czy może coś mi jeszcze wejdzie. Czasem jest tak, że jeszcze coś wlicę. No w sumie może bym garnek ucisnął tutaj jeden jeszcze. Akurat po pierogach. O, idealnie wszedł, więc będzie okej.
Więc dobra, testuję. Już dwa razy prałem na tym, zmywałem na tym programie Eco i powiem tak, wszystko, naprawdę wszystko się ładnie domywało. No nie mogę powiedzieć, nie? Długo trwa, bo długo trwa, ale dobra, zobaczymy, nie? Jeżeli naprawdę może to jest jakaś oszczędność, to bez sensu, żebym ja zmywał w 70 stopniach x czasu, jak tutaj też jest długo, ale mniejsza temperatura i wszystko. Nie wiem, zobaczymy. Potestować można. Także ja wybieram kawę. Będzie głośno. Niech przemieli. Teraz będzie ciszej. Pachnie ładnie. To jest taki piernik w kształcie serca. Pytanie, czy ma w środku taką, wiecie, marmeladkę. Ja pamiętam czasy dzieciństwa, jak się jadło te pierniczki. Zawsze one były na święta. Nie wiem czemu, była zawsze klasyka. Pierniki z truskawkami w środku. Z taką marmoladą, wiecie. Na opakowaniu był narysowany ten taki misiek. To były takie klasyczne pierniczki właśnie i u mnie często występowały na święta. I powiem szczerze, że przyjemnie, przyjemnie. A ciekawe, czy jeszcze są w sprzedaży. Musiałbym gdzieś tam popatrzeć. W sumie zapomniało się. Nie powiem, że nie. Także dobrze. Tam już końcówka listów do M. Także świetny film oczywiście. Jak ktoś tam nigdy nie oglądał, bo nie wiem, z jakiegoś tytułu, a nie, bo to nie dla mnie, to zachęcam do obejrzenia. I myślę, że po pierwszym odcinku już będziecie zachwyceni. Także drugi tak samo jest świetny. Trzeci chyba też jest ok, tylko tam dalej już potem są takie troszeczkę bardziej drętwe. No piątka to wyszła słaba, ale to już mówiłem. Także dobra. Zabieram kawczana, zabieram swój deser i uciekam przed TV.